Pamiętam, jak nastał 13 grudnia 81 roku, więc ogłoszenie stanu wojennego. To u mnie w mieszkaniu przyjechali koledzy i z Gogolina, i z Krapkowic. Osoby związane z Niezależną Federacją Młodzieży Szkolnej, no można powiedzieć aktywiści szkoły średniej. I planowaliśmy podjęcie akcji strajkowej. I byliśmy absolutnie gotowi pojawić się w poniedziałek w szkole ze śpiworami, jakimiś materacami, podjąć akcję, rozpocząć strajk okupacyjny. No ale w którymś momencie, gdzieś około godziny, nie wiem, 19:30, 20:00, no w każdym razie w telewizji podano informację, że zajęcia szkolne, że szkoły będą zamknięte, tak samo jak szkoły wyższe. No, mama poinformowała nas, że będziemy mieli przedłużone najprawdopodobniej ferie. W zasadzie nie wiedząc, co z tym fantem zrobić, z tym wolnym czasem, postanowiłem troszkę wypocząć. Pojechałem do swoich dziadków, do Zakopanego, biorąc przepustkę, no bo wtedy nie można było tak po prostu sobie pojechać, a więc przepustkę wyrobiłem sobie w Urzędzie Miejskim, napisałem jakieś podanie, że chcę dziadków odwiedzić, Wigilia, Święta. Pamiętam wtedy, jak jechałem pociągiem do tego Zakopanego. Pociąg się zatrzymał w Katowicach, jakoś tak przyjeżdżał przez te śląskie miasta, to uwagę moją tak, zresztą i pasażerów pociągu, no, przykuł widok czołgów jadących ulicami. Najprawdopodobniej, chociaż tutaj głowy nie dam, ale kto wie, czy właśnie 16 grudnia nie jechałem, bo to nie tak, że 14, 15 od razu wyjechałem. Chyba to był 16 grudnia, kiedy się wybrałem i nie wykluczam, że te czołgi właśnie może jechał właśnie pacyfikować kopalnię Wujek, a na pewno no, jakieś śląskie zakłady. Gdy wróciłem po świętach, no zacząłem się dzwaniać z kolegami z Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej, dopytując się, czy ktoś przypadkiem nie został internowany, czy ktoś nie został aresztowany. Okazało się, że jakoś tam nas, licealistów, oszczędzono. A przy okazji dowiedziałem się, że koledzy, bardziej związani z nurtem niepodległościowym w ramach Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej, nurtem niepodległościowym, czyli KPN-owskim, stworzyli organizację, która się nazywała Wolność i Niepodległość. I wydawana była też gazetka o takim samym tytule. Wolność i Niepodległość wydawali w Opolu.